Urlop na pełnym morzu. Pasażerowie chcą delektować się morskim powietrzem, podróżować, zwiedzać dalekie kraje i jednocześnie nie wychodzić ze swojego komfortowego, luksusowego hotelu. Taką możliwość daje rejs, który jest połączeniem jednego z drugim. Na tym pokładzie tylko raz rozpakowuje się walizkę. To niesamowite. To mój pierwszy rejs. Już sam widok olbrzymiego statku podczas wchodzenia na pokład jest wielkim przeżyciem. Port w Hamburgu, stąd wyruszają statki pasażerskie w kierunku Anglii, Francji i Hiszpanii. Hamburski ekspert do spraw turystyki Ulrich Reinhardt bada nowe trendy w tej branży. Statki pasażerskie to pływające wyspy przyszłości. Na ich pokładzie doznaje się uczucia absolutnej wolności. Pasażerowie widzą tylko daleki horyzont, ale codziennie rano zwiedzają nowe miasto. Mają zapewnione bezpieczeństwo, poza tym na pokładzie nawiązują nowe znajomości. Takie podróże to turystyka przyszłości. Wśród Europejczyków popularne są rejsy po Morzu Śródziemnym. Latem rzadko pada deszcz, a schodząc na ląd można zwiedzić najpiękniejsze miasta południowej Europy, takie na przykład jak Barcelona. Z krajów skandynawskich najbardziej popularna jest Norwegia. Wycieczka do Oslo jest obowiązkowym punktem programu każdego rejsu. Niemniej atrakcyjne są oferty programowe na samym pokładzie. Golf, spa, koncerty i rewie. Ekskluzywne kolacje. Niegdyś kolacja z kapitanem, na którą przychodziło się w wieczornej garderobie, była punktem kulminacyjnym każdej podróży. Dziś atrakcyjne punkty kulminacyjne oferowane są 24 godziny na dobę dla każdego i to nie tylko w zakresie rozrywki czy gastronomii. Statki pasażerskie poszerzyły paletę swoich ofert. Niektóre rejsy przeznaczone są dla wybranej, specyficznej klienteli, na przykład dla fanów hard rocka. Spokojniej jest na pokładach pasażerskich statków rzecznych. Dunajem popłynąć można z Pasawy na południu Niemiec aż do Rumunii. Tylko w 2017 roku na urlop na pokładzie statku pasażerskiego zdecydowało się ponad 25 milionów pasażerów na całym świecie.